Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z budowy Lift Sedana, już 9. Ten odcinek, podobnie jak poprzedni, został nagrany jeszcze przed ruską inwazją na Ukrainę, w związku z tym mój humor na tych filmach jest lekko lepszy niż aktualnie. I podobnie jak w poprzednim filmie, chcę Was zachęcić do wsparcia dla Ukrainy. Sprawdzone akcje pomocowe, zbiórki macie w opisie, więc zajrzyjcie tam. Auto już jest mocno zaawansowane. Te odcinki są w pewnym sensie już trochę zaległe, ale dzięki temu mam czas, żeby nagrywać i na spokojnie robić, budować auto. Myślę, że w przeciągu już tygodnia odpali i będę te odcinki po prostu nadrabiał. Także za tydzień widzimy się w następnym odcinku, a zapraszam Was teraz na ten. Dzień dobry, dobry wieczór. W 9 odcinku budowy sedana. Nadszedł ten moment, że można już wszystko składać, ale najpierw warto wspomnieć o moim kartoniku, pełnym fajnych rzeczy, które były przygotowane, kupione już dużo wcześniej, sobie leżały i tak dokładałem tylko do niego. Short shifter, zrobiony samemu z fabrycznego wybieraka, trochę przedłużony, pomalowany w proszek, taką gałką najzwyklejszą, dziękuję Michał za gałkę. Zaślepki do progów, oryginalnych BMW. Przewód do Tekalan, do zegarka podciśnienia turbo, zegarka turbo po prostu, ale nie będzie turbo, więc on sobie na razie poczeka. Śruby do pasów, mocowania wszelkie do foteli. Błotek, który znalazłem kiedyś na spacerze, który jest z autobusu. Hebel, chyba go nie pokazywałem. On jest, oj, nawet się zgiął tu nieszczęście. On jest sześciopinowy, czyli oprócz tego, że odcina nam głównie, złapię trochę ostrość lepiej. Oprócz tego, że odcina nam akumulator, to odcina też zapłon i może jeszcze dodatkowo coś odcinać. Tu będą piny od zapłonu pomiędzy stacyjką a sterownikiem. Po drodze był EWS, ale został wycięty. Kolejny jakiś przewód podciśnieniowy, pasek przedni do holowania, mocowanie do przewodów elektrycznych, kolejne mocowanie do przewodów elektrycznych, dławice do przewodów do przeprowadzania przez ściany grodziowe. Tu duże, tutaj małe. Zaślepki do otworów, ich jest dosyć sporo. Tutaj jakaś jedna większa. Do kabla plusowego, fabrycznego, ale inaczej to trochę tam wykombinowałem. Kolejne zaślepki do otworów, to chyba niepotrzebne. Kolejne zaślepki do otworów, zaślepki do otworów. A tu reszta to już sama drobnica została. Nie wszystko oczywiście jest potrzebne, na przykład tego nie będę montował. To jest taki kartonik, w którym wrzuciłem zawartość kilku kartoników. Myślę, że to się może przydać. Zaślepki do otworu w dalszym ciągu. Przełączniki, takie będą na panelu do wszelkich pomp, paliwa, wentylatorów i tak dalej. Przełącznik do klaksonu. No tak, to jakieś tam detale pierdolę. A, jeszcze jedna rzecz. To fabrycznie tutaj był zegarek, ale będzie port USB w tunelu. Także tunel będzie wyglądał bardzo seryjnie. Oprócz tego, czego nie mam, co było w zeszłym filmie, czyli tunelu z zegarami i z przełącznikami pod radiem. Radio też będzie. Spryskiwacze gdzieś tu też powinny być, na ramiona wycieraczek, tak żeby można było maskę demontować i żeby spryskiwacze dalej działały, żeby tego nie odpinać, ale widzę, że gdzieś się zagubił. A nie, są. Takie spryskiwacze montowane na ramiona wycieraczek. Będzie można maskę ściągać na luzie. Będzie taśma LED-owa do pedałów, tak żeby można nagrywać foodcam, z którego osobiście bardzo dużo się uczę. I o. Także chyba zabieram się za montaż. Chyba. Bo w sumie jest już popołudnie i trochę jestem zmęczony. Ale zdając mnie, coś jeszcze zmontuję. Część elementów zdążyłem już zamontować. Tak pokrótce Wam pokażę. Jest z tyłu już baszbar przykręcony na gotowo. Na śruby dwunastki. Mam nadzieję, że będzie działał tak jak powinien. Jest tutaj wzmocniony. Jest ucho do holowania, którego wcześniej nie było widać. Po prostu pręt zbrojeniowy przyspawany. Trudno się mówi. Będzie działał. Są przykręcone felony. Też już na gotowo. Trochę ciężko zjazd ze światłem tutaj. O tak, trochę lepiej widać. Jest zamontowany wlew niczego. Klapka wlewu niczego. Na takich dystansach, żeby było na równo z felonem. Nawet jest blokadka, żeby się samo nie otwierało.
Klatka pomalowana. Nie wygląda całkiem fajnie. Trochę zaciaków jest, niestety, ale to benzel chlorokauczuk, także szału nie będzie. Ale i tak, efekt mi się bardzo podoba. Będzie robił robotę. Jest kilka elementów we wnętrzu, jest już ręczny na gotowo zamontowany, jest przykręcona kolumna, jeszcze tam będę musiał powalczyć z przelotkami od przewodów i od pompy sprzęgła, bo trochę tam na ciasno to wchodzi. Ale pierwsze tutaj elementy ze środka też już są. Są felony też z przodu. I kilka detali jest już tutaj przykręconych. Z bardzo prostego powodu. Mianowicie, tak jak mówiłem wcześniej, chcę wrzucić silnik jako pierwszy. Także jest przykręcone, no serwo to akurat przy okazji było przykręcone. Ale najbardziej mi zależało na tym, żeby puścić przewody hamulcowe. I są już tutaj gotowe. Najbardziej na tym mi zależało, bo on jest za silnikiem, później dostęp jest do niego taki sobie. Tutaj jest ładny, oryginalny, mosiężny trójnik ATE. Chyba nawet z tego samochodu. Wczoraj jeszcze zamontowałem ten przewód na gotowo i serwo. Także przednie przewody hamulcowe już są gotowe. Tutaj sobie z jednej i z drugiej strony już wiszą przewody elastyczne. Także to jest gotowe do poskładania. No i idę szukać elementów do silnika, czyli sprzęgło, skrzynia, nie wiem, poduszki silnika chyba jeszcze, wózek, tak żeby silnik ze skrzynią, cały kompletny silnik skręcony ze skrzynią, ze sprzęgłem, z wózkiem silnika, tutaj dzisiaj mam nadzieję wjechał. Także idę szukać gratów. Silnik wisi i czeka, przyniosłem już część rzeczy. Łapy skrzyni, rozlusznik, blachę, sprzęgło, jeszcze skrzynię za chwilę przyniosę. Ale najpierw chcę wymienić uszczelniacz wału korbowego, bo sobie cieknie. A później będzie to problematyczne, więc lepiej to wymienić teraz i mieć z głowy, bo tutaj jak widać jest trochę zapocone i sobie olej tędy kapał, więc na pewno kapał właśnie z uszczelniacza, także wymienię to i będzie można zakładać skrzynię i parę jeszcze detali i wpychać silnik. Skrzynia wrzucona, sprzęgło, łapa skrzyni też, razem z poduszkami. Łapy silnika były wcześniej zamontowane, także zostaje mi podnieść teraz silnik, przykręcić ławę, czyli belkę silnika, już z poduszkami tutaj przykręconą i wrzucić razem wszystko w jednym kawałku do auta. Myślę, że to będzie dużo, dużo lepsze, wygodniejsze. Nie trzeba będzie przeciskać się przez ławę silnika, tylko po prostu przesunąć, podnieść, przykręcić i wsio. Więc się zabieram za już finalne upychanie tego silnika. No i silnik siedzi na miejscu. Silnik, cały układ napędowy, skrzynia i tak dalej. Zacząłem przykręcać już pierwsze rzeczy, są przykręcone. Wcześniej właściwie były kolumny MacPhersona i wahacze. Przy okazji tak wyglądają przewody hamulcowe. Na gotowo. No wcześniej nie było światła. Ładnie w mocowaniach takich na nity przynitowane. I czym żeby była budowa auta bez fuck-upów? Ponieważ o ile ta poduszka jest ok, ta łapa skrzyni właściwie jest ok, no to tutaj niestety tą łapę silnika zrobiłem za blisko sworznia wewnętrznego wahacza i nakrętka tutaj się o niego blokuje. Nie jest jeszcze do końca przykręcona, muszę ściągnąć łapę i ją trochę tutaj podciąć. Ale i tak nie jest źle. Mogło być gorzej. Tak, to tutaj wygląda już skręcone na gotowo. Ta łapa wyglądała źle, jak była świeżo po spawaniu. Ale teraz jak jest pomalowana, taka ładna, to wygląda całkiem w sumie spoko. Podoba mi się. Konserwacja nie jest zrobiona na tunelu, bo nie potrzeba. Nawet tej fabrycznie nie ma. Wszystko jest przykryte. Nie będzie wygłuszania żadnego i izolacji termicznej, bo wszystko się posypało. Tutaj jest. Tutaj trochę gorzej wyglądało. Było w epoksydzie, ale tutaj już nie ma potrzeby. To jest zakryte walem napędowym, wydechem. No w sumie izolacja termiczna by się przydała jakaś, jakakolwiek. Bo nawet tutaj jej nie ma. Tu taka wykładzina była fabrycznie na wysokości skrzyni biegów. Będzie ciepło, niestety, i będę musiał się z tym liczyć, że w środku będzie
Sauna. No trochę ociepli, nie ociepli, wygłuszy i odizoluje od ciepła wykładzina. Zabieram się za montaż skrętu, przekładni kierowniczej, kolumn, tak żeby w pierwszej kolejności przód zrobić, ale nie tak szybko, bo trzeba będzie jeszcze zrobić drążki. Także jak poskładam to za chwilę przejdę do drążków kierowniczych, w sensie w następnym klipie, bo to nie jest za chwilę. Kolejny dzień pracy przy aucie, jest poranek, więc mam trochę zaspany głos, ale nie zwracajcie uwagi na to. Są zamontowane wahacze, zwrotnice, tarcze, hamulcowe zaciski, wszystko już tutaj jest na miejscu. Jeszcze nie do końca podpięte, nie ma przewodów hamulcowych przykręconych, bo to jeszcze będzie ściągane prawdopodobnie. Na pewno będą ściągane kolumny, bo nie ma sprężyn, a nie ma sprężyn z tego powodu, że jest podniesiony wahacz i muszę zrobić drążki kierownicze, ponieważ nie chcę drążków z E34, które są dedykowane do CNC7.1. Tylko chcę je zrobić samemu. Wahacz jest, sprężyna jest usunięta, wahacz jest podniesiony, tak żeby zasymulować mniej więcej wysokość auta na kołach. Ona będzie prawdopodobnie trochę wyżej, delikatnie. Tak mi się wydaje, bo nie chcę, żeby było aż tak nisko, chociaż felon nie jest punktem, nie jest takim wyznacznikiem wysokości do końca, bo on też nie jest na fabrycznej wysokości tutaj jak błotnik. No myślę, że i tak koło pójdzie trochę niżej. Ale to, o co mi chodzi z drążkiem kierowniczym, to, że będą one zrobione w ten sposób, jak tutaj widać, są dotoczone stalowe tuleje z gwintem tutaj, taki jak jest na drążku i na końcówce. Końcówka jest ze 3-4. Jeszcze ona nie jest dokręcona tutaj, więc się rusza, bo będzie ściągana, ale są zrobione właśnie tuleje z takim przetoczeniem tutaj i tu w środek wejdzie rura. Będą dwa prawe gwinty, więc do tego, żeby regulować geometrię, tutaj jest nakrętka kontrująca, tutaj jeszcze jej nie ma, ale też gdzieś sobie leży, nakrętka kontrująca. Żeby ustawiać zbieżność, po prostu trzeba będzie to rozkontrolować i kręcić całym drążkiem, a ten element tutaj na drążku będzie skontrolowany na stałe. I na razie w tym rozwiązaniu tutaj będzie rura, niezbyt gruba, która, no to jest na razie pierwszy pomysł, ale mam też dotoczone takie tuleje większe, bez przetłoczenia i w środek ma wyjść pręt. W momencie uderzenia w koło, pierwsze co ma się zgiąć to właśnie drążek kierowniczy i będę miał kilka takich drążków, więc w momencie kiedy będzie strzał, koło będzie przestawione, podnosimy auto, wymieniamy drążek, ustawiamy zbieżność na blachy i wszystko gra. Więc w pierwszej kolejności chcę właśnie te drążki zrobić, tak żeby praktycznie złożyć przedni zawias na gotowo i postawić go na kołach, bo nie mogę za bardzo składać wnętrza, znaczy mógłbym, ale jest mocno niewygodnie, bo to jest na dużej wysokości i wchodzenie tutaj jest średnio wygodne, bo trzeba wchodzić przez taboret i przez klatkę, więc na ten moment chcę poskładać przedni zawias, poskładać tylny zawias, jeszcze nie na gotowo, bo trzeba będzie hamulce odpowietrzyć, jakieś tam rzeczy posprawdzać, podokręcać i tak dalej. I opuścić go albo na jakieś deski tutaj, albo już całkowicie na koła. Później go podnieść nie na tak dużą wysokość, tylko na gdzieś tutaj połowę tego. Te kobyłki będą z powrotem z regulowaną rurą w środku. No i tyle. Tak, żeby móc go opuścić i pracować też trochę wygodniej. Bo w kanale są w dalszym ciągu deski. Tak w poprzek, żebym mógł w ogóle dosięgać do tego auta. Także składam przedni zawias, później tylny i auto w dół. Drążki zlepione, na razie pomalowane tylko w podkład. Szlif spawów jest tylko taki delikatny, żeby ten spaw też trzymał te tuleje w rurach. Razem to wszystko ze sobą. Czekając aż to sobie wystygnie, wyschnie, założyłem przekładnię kierowniczą. No i niestety kolejny fuck up. Mianowicie ten łącznik elastyczny jest na tyle duży, że łapa, którą zrobiłem, dotykała o niego. Więc musiałem łapę wyciąć i podciąć ją w ten sposób, żeby tutaj ten krzyżak się mieścił, ta tuleja poliuretanowa od krzyżaka. Więc to będę musiał za chwilę zaspawać i też pomaluję to sprayem, już nie ma sensu tego malować tak ładnie i czekać aż to wyschnie. Możliwe, że też coś trzeba będzie przyrobić. No,
praktycznie palec tutaj prawie że wchodzi. Myślę, że to wystarczy, zwłaszcza, że ten praktycznie się nie będzie ruszało na tym poliuretanie tutaj. No. Więc kolejny mini fuck up. Gotowa rzecz do zamontowania, która nie pasuje. Chwilę to zajęło, ale wszystko przerobione, dopasowane, poskręcane. Ta łapa podcięta pod nakrętkę od stworznia i gwint od stworznia. Także tutaj już sobie to nie będzie uderzało. Ta łapa też przerobiona, także krzyżak i łącznik poliuretanowy tutaj sobie na luzie się mieści, więc to też już zrobione. No i przykręcona już na gotowo przekładnia razem z drążkami. Pomalowałem je na niebiesko, tak niby, że WiseFab. Jak będą koła skręcone, to będzie widać, ale zdecydowanie muszę tych drążków dorobić więcej. Na razie to jest pierwszy pomysł. Może się sprawdzi, może po prostu się sprawdzi, może tego typu drążki w większej ilości zrobię na zapas. Tylko, że właściwie po co ja takie drążki robię, czemu nie robię z gotowych rozwiązań? Mianowicie dlatego, to są drążki E3-4, które są, tu jest drążek lewoskrętny, tutaj prawoskrętny. I one, zupełnie inna konstrukcja jest zawieszenia E3-4, nie ma przykładni takiej kierowniczej standardowej, tylko jest inna, no nie będę w to wchodził. Wykorzystuje się to w ten sposób, że odkręca się ten jeden stworzeń z tej strony, z prawym gwintem, tu jest lewy gwint. I wkręca się go w ten sposób, o tak. Zlecji, że tutaj jest prawy gwint i tu jest prawy gwint na drążku kierowniczym, to ze sobą gra. Tylko nie podoba mi się to rozwiązanie, dlatego że tutaj są takie obejmy. Za bardzo nie idzie tutaj dać kontry, bo jest przecięcie tego drążka. Więc kontra tutaj raczej by się nie przydała, plus do tego tu jest lewy gwint. Dlatego zrobiłem właśnie takie drążki, dwa prawe gwinty. Żeby to skontrować, to po prostu dwa klucze 22 i idzie to skontrować. Później rozkontrować tylko tą jedną stronę. Przekręcić drążkiem do ustawiania zbieżności i to skontrolować z powrotem. Więc to już będzie dosyć łatwe. I druga rzecz, dlaczego właśnie tych obejm nie chcę, one wystają mocno tutaj. I te koła były u Michała w aucie, jeździłem na tych felgach. I niestety one są przetylane tutaj, ranty tutaj i ranty też w środku mają trochę przemęczone. Przy maksymalnym skręcie, jak ta nakrętka kontrolująca była od tej strony, no to ona sobie tarła tutaj o felgę. Więc słabo to działało ogólnie. Teraz przy max skręcie, jak koło sobie idzie, to tutaj w dalszym ciągu jest przestrzeń. Nie jest podniesione, mam tutaj lewarek luzem, ale przed chwilą podniosłem koło, tak żeby zasymulować właśnie wysokość zawieszenia. Jest dokładnie tak samo, dlatego nie mam sprężyn właśnie. Jest dokładnie identycznie, jeżeli chodzi o tutaj to miejsce. Cieszę się z tego, że tu jest sporo miejsca do podłużnicy, więc koło się elegancko kręci. Tutaj jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o... Tutaj dotyka sobie podłużnicy, więc możliwe, że zrobię takie rozwiązanie. Tutaj, pod osłoną, założyłem już osłonę, ale pod osłoną wygląda to w ten sposób. I ograniczenie skrętów BMW działa tak, że drążek kierowniczy, jego końcówka działa właśnie jako blokada. I ona w maksymalnym skręcie opiera się o przetłoczenie, jakby takie miejsce w przekładni kierowniczej w środku. I można ograniczyć skręt w ten sposób, że założyć podkładkę. Nawet takie podkładki były w niektórych E36, się spotkałem z tym, jak drążki były fabryczne. Że były takie podkładki z dwoma takimi półkolami, które powodowały to, jak one były przykręcone pomiędzy przekładnią a drążkiem kierowniczym, powodowały mniejsze wychylenie tej przekładni. Czyli w tym przypadku powodowałyby mniejszy skręt. Oczywiście z tej strony, jak i z tej strony. Coś za coś. Ale możliwe, że rozwiążę to w ten sposób, że koła dam delikatnie zbieżne. Na pół minuty, 10 minut, coś takiego. Zobaczę, jak się będzie auto prowadziło. No i sprawdzę też, czy tutaj nie ociera. Jeżeli będzie ocierało, jeżeli będzie się blokowało koło, to jest koło prowadzące. Jeżeli z tyłu się opiera, to jest koło prowadzące. Jeżeli tak w dalszym ciągu będzie, no to dorobię tutaj tuleje ograniczające skręt. Bo nie chcę ogranicznika skrętu tutaj na wahaczu, bo na przykład WiseFab, czy tam ogólnie profesjonalne skręty mają ogranicznik w ten sposób, że on sobie
jest śruba regulacyjna i ona sobie dotyka o zwrotnicę, albo jest taki mimoślód, który można sobie regulować, tak samo on dotyka o zwrotnicę i w ten sposób ograniczamy skręt. W tym przypadku tutaj można byłoby to dorobić, ale ten ogranicznik skrętu dotykałby o aluminiowy adapter, więc to nie jest dobre rozwiązanie. Dużo lepszym rozwiązaniem jest właśnie ograniczenie skrętu tutaj. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie, jeżeli chodzi o kąt skrętu i koło w dalszym ciągu się obraca. Jestem mega zadowolony. Bardzo fajnie to będzie działało. Trochę się obawiam właśnie tej wewnętrznej strony, ale to będzie można później poprawić, dorobić tuleje. Także przód skończony. Mogę założyć sprężyny. Sprężyny są od gwintu, tylko były pomalowane czarny proszek. To jest najtańszy gwint Tuning Art chyba. Sprężyny przednie były niebieskie, tylne były czerwone, także przy okazji malowania poszły w czarny mat. No, więc na dobrą sprawę sprężyny, jakieś drobne tutaj poprawki. A, jeszcze jedna rzecz, mianowicie tutaj ten kamber jest ustawiony w ten sposób. Zależało mi na tym, żeby jak najbardziej kambery odsadzić, bo jest dużo miejsca jeszcze tutaj od końca nadkola. Tutaj od tej krawędzi, tak samo na podniesionym. Tutaj jest jeszcze dużo miejsca, więc zależało mi na tym, żeby jak najbardziej odsadzić. Ale niestety musiałbym do tego ciąć kielich. Bo tu jak widać, te nakrętki opierają się tutaj już o kielich, a kamber mógłby pójść jeszcze dalej trochę w tamtą stronę. Więc z drugiej strony zrobiłem mały patent. Mianowicie opuściłem kamber na podkładkach. Tu są grube podkładki, podwójnie powiększone ósemki. Gwint jest na tyle długi, że na to pozwala. Rozpórkę też będzie można założyć. I dzięki temu można było schować imbus pod spodem. Będzie to kiepskie w regulacji, ale na razie nie chcę jeszcze wycinać tutaj kielicha. Jeżeli to się sprawdzi, nie trzeba będzie przestawiać w którąś stronę kamberu, żeby cokolwiek ustawić lepiej w prowadzeniu czy w ustawieniu geometrii zawieszenia, no to wytnę tutaj ten kawałek kielicha z jednej i z drugiej strony, bo tutaj jest tak samo i wtedy usunę te podkładki. Na razie podkładki będą z tej strony też wlecą i kamber będzie maksymalnie na zewnątrz. Przednie zawieszenie poskręcane, wszystko na gotowo. Sprężyny, amortyzatory, wszystko tutaj gotowe. Ten kamber podniesiony, tak jak przed chwilą mówiłem. Przewody hamulcowe poskręcane. No i na dobrą sprawę można to auto opuścić na kołach. Tak, żeby już później następny etap, czyli montowanie wszystkich rzeczy pod maską, było z poziomu ziemi, tak żeby się nie męczyć i nie wisieć na tym silniku. Także na tyle z tego odcinka, a w następnym myślę, że będzie tylne zawieszenie. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.